Porsche zaczęło eksperymentować z turbosprężarką w swoich silnikach, początkowo w samochodach wyścigowych pod koniec lat 60., a następnie w 1972 roku rozpoczęło pracę nad turbodoładowaną wersją modelu 911. Pierwotnie Porsche zamierzało wyprodukować wyjściową wersję 911, aby spełnić ówczesne przepisy homologacyjne FIA i planowało zbudować ją na bazie Carrera 2.7 RS z 1973 roku. W 1975 roku i 1976 roku FIA ogłosiła zmiany w przepisach dotyczących samochodów grupy 4 i 5, które musiały pochodzić bezpośrednio z samochodów seryjnych i być dostępne w sprzedaży dla osób prywatnych za pośrednictwem sieci dealerskich producentów. Ponadto nowe przepisy FIA wymagały od producentów wyprodukowania co najmniej 400 egzemplarzy w ciągu maksymalnie 24 miesięcy w celu uzyskania homologacji wyścigowej. W tym celu Porsche zaprojektowało model 930, aby uzyskać homologację na sezon wyścigowy 1976. Dzięki homologacji wersji drogowej modelu 930, Porsche było w stanie opracować i homologować Porsche 934 i 935 dla grupy 5. Pojazd został zaprezentowany na salonie samochodowym w Paryżu w październiku 1974 roku i trafił do sprzedaży wiosną 1975 roku. Eksport do USA rozpoczął się w 1976 roku. Porsche zmieniło nazwę samochodu na Turbo, choć pierwsze egzemplarze eksportowane do USA nosiły oznaczenie Turbo Carrera. Za rozwojem 930 stał inżynier i projektant Ernest Firman, który wykorzystał ten sam system turbodoładowania, który pierwotnie opracowano i zastosowano w Porsche 917, 30, Can Am, i zastosował go w 3-litrowym sześciocylindrowym bokserze używanym w Carrera RS 3.0, wykorzystując pojedynczą turbinę dostarczoną przez KKK, tworząc w ten sposób 930. Całkowita moc silnika wynosiła 260 koni mechanicznych przy 5500 obrotach na minutę i 329 Nm momentu obrotowego przy 4000 obrotach na minutę, czyli znacznie więcej niż w standardowej Carrerze, z której się wywodzi. Stopień sprężania silnika wynosił 6,5 do 1. Aby przenieść zwiększoną moc na podłoże, zmieniono zawieszenie, zwiększono hamulce i wzmocniono czterobiegową skrzynię biegów. Ponadto zamontowano tylne skrzydło typu Whale Tail, aby skierować więcej powietrza do silnika i jednocześnie wygenerować większą siłę docisku na tylnej osi, a nadkola zostały poszerzone, aby zwiększyć stabilność i pomieścić szersze opony, mierzące 185x70 VR 15 na felgach 7J15 z przodu i 215x60 VR 15 na felgach 8J15 z tyłu, z oponami 205x50 VR 15 z przodu i 225x50 VR 15 z tyłu dostępnymi na życzenie. Samochód przyspieszał od 0 do 100 km na godzinę w 5,5 sekundy. Z przodu był identyczny z innymi wersjami, ale tylko spryskiwacze reflektorów, które były standardem dla tej wersji, odróżniały go od zwykłego 911. Porsche dokonało pierwszych i najbardziej znaczących modyfikacji modelu 930 w 1978 roku, zwiększając średnicę silnika o 2 mm, osiągając całkowitą pojemność skokową do 3299 cm3 i dodając intercooler powietrze-powietrze nad silnikiem. Dzięki interkulerowi moc osiągnęła 300 koni mechanicznych przy 5500 obrotach na minutę i 412 Nm momentu obrotowego przy 4000 obrotach na minutę. Był to również pierwszy drogowy samochód seryjny, w którym zastosowano intercooler. Zamontowano większe opony 225x50 VR16 z przodu i 245x45 VR16 z tyłu. Tylny spoiler Whale Tail został przeprofilowany i nieco podniesiony, aby zrobić miejsce dla interkulera, który został umieszczony nad silnikiem. Zawieszenie zyskało nowe stabilizatory, sztywniejsze amortyzatory, tylne drążki skrętne o większej średnicy i zmodernizowane hamulce podobne do tych stosowanych w Porsche 917. Ze względu na zmiany w przepisach dotyczących emisji spalin w Japonii i Stanach Zjednoczonych, Porsche zostało zmuszone do zaprzestania sprzedaży modelu 930 na tych rynkach w 1980
1955 roku. Model 930 pozostał dostępny w Europie i został ulepszony w 1983 roku. Moc wzrosła do 330 koni mechanicznych przy 5750 obrotach na minutę i 432 Nm przy 4000 obrotach na minutę. Dodano także układ wydechowy z 4 wylotami, dodatkową chłodnicę oleju z przodu, a także nowy splitter i wloty powietrza na tylnych błotnikach. W 1986 roku model 930 powrócił na rynek japoński i amerykański ze zmodyfikowanym silnikiem o mocy 282 koni mechanicznych przy 5500 obrotach na minutę i momencie obrotowym 377 Nm przy 4000 obrotach na minutę. W tym samym roku Porsche wprowadziło warianty targa i kabriolet. Jednak na krótko przed wycofaniem, w 1988 roku wprowadzono ostateczną ewolucję 930, wyposażoną w nową pięciobiegową manualną skrzynię biegów Getrong G50. Dzięki nowej przekładni i obecności piątego biegu poprawiły się osiągi, a sprint od 0 do 100 km na godzinę spadł o 0,2 z 5,4 sekundy w przypadku czterobiegowej skrzyni biegów do 5,2. Ponadto obecność piątego biegu zmniejszyła również zużycie paliwa z 6,5 do 7,0 km na litr. Zbudowano 857 egzemplarzy tej wersji. Porsche zaprzestało produkcji modelu 930 pod koniec 1989 roku, zastępując go modelem 964 Turbo. Już w 1981 roku Kremer Racing oferował zestawy do konwersji modelu 930, które składały się z nowego przodu, odzwierciedlającego cechy samochodu wyścigowego Porsche 935. W 1982 roku właściciel TAG Heuer, Mansur Ojdzech, zlecił Porsche opracowanie dopuszczonej do ruchu drogowego wersji modelu 935. Ostateczny samochód został opracowany przy użyciu nadwozia 930, dostosowując panele nadwozia z 935. Ten jednorazowy egzemplarz miał również zawieszenie i hamulce dzielone z 935. Inne cechy samochodu to specjalny czerwony lakier, felgi BBS i zastosowanie 3,3-litrowego silnika turbo z modelu 934. Samochód okazał się bardzo popularny wśród nabywców, a w 1986 roku Porsche wyprodukowało, w ramach programu na zamówienie, kilka egzemplarzy 930 z przodem w stylu 935, zastępując klasyczne okrągłe podwójne reflektory chowanymi. Nazywane flatbow lub flatnose, w sumie zbudowano około 948 egzemplarzy, z czego 160 zostało zaimportowanych do Stanów Zjednoczonych. Europejskie egzemplarze flatbow były wyposażone w zestaw o nazwie WLS, który zwiększał moc do 330 koni mechanicznych. Płaski nos w znacznym stopniu przyczynił się do poprawy aerodynamiki samochodu, który przyspieszał od 0 do 97 km na godzinę w 4,85 sekundy i osiągał prędkość maksymalną 278 km na godzinę.